Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj odcinek taki trochę specjalny, a to ze względu na to, że niespecjalnie po głównej fabule będziemy się poruszać. Zostało nam do omówienia trochę rzeczy, które ominęliśmy wcześniej, a mianowicie dwa eventy. Jeden z grzybo Pokemonami, który w sumie po raz pierwszy przedstawia nam nową postać. Mamy też eventior, jak to się nazywa, ze straszeniem. Tam była jakaś nazwa gry w paletkę, ale Akitsu, coś tam. No generalnie Inazumowy festiwal yokai troszkę. I mamy też osobno jeszcze historię osobistą, Saino. I te trzy rzeczy dzisiaj dopełnią nam cały odcinek. Nie będzie tego więc dużo, ale będzie, myślę, interesująco. Zacznijmy sobie więc od grzybo pokemonowego eventu. Dlaczego tego tym mówię? No bo jakby sam eventior, sam jego zamysł polega na tym, że bohaterowie, tudzież uczestnicy konkursu mają za pomocą specjalnie przygotowanego urządzenia oswajać, a następnie walczyć za pomocą tychże właśnie złapanych i oswojonych fungi, czyli no, grzybełów, które do tej pory głównie nam się kojarzyły z przeciwnikami. Natomiast tutaj widocznie ktoś wyszedł z zamysłem, aby te bestie próbować oswoić, a następnie jeszcze zrobić konkurs na podstawie tego, kto lepiej nim jest w stanie zarządzać. No i żeby tutaj mieć jakby... Zacznijmy sobie trochę od końca, bo oczywiście standardowo fabuła nie prowadzi nas za rączkę, tylko mamy troszkę zbierania rzeczy z prawej i z lewej, więc uporządkujmy sobie fakty. Otóż tak, nazywa się ten cały turniej Nilotpala Cup Beast Tamers Tournament, czyli mistrzostwa Nilotpala, turniej oswajania bestii. No generalnie tak jak Pokemony, prawie to samo, nie? No, z tym, że nie ma Pokeboli, ale bardzo podobnie. Tak już wam mówiłem wcześniej, jest potrzebne urządzonko specjalne, nazywa się ono Kulą Wiedzy, Wisdom Orb, i jest to urządzonko, które daje troszkę intelektualnego boosta tym zwierzaczkom, przynajmniej tak twierdzą jego twórcy. Jest to coś, co sprawia, że można dzięki niemu właśnie jakoś lepiej się dogadywać. Na ile wyjaśnia nam to fabuła, prawdopodobnie, no być może jakiś tam zastrzyk inteligencji też wprowadza, uporządkowując myśli stwora, grzyba, Pokemona. Natomiast głównym celem i chyba głównym wpływem tego urządzenia jest to, że uspokaja nieco nasze zwierzę. Tak jakoś wycisza trochę te ich podstawowe instynkty, zmniejsza agresję, przez co jesteśmy w stanie nieco lepiej nawiązać kontakt z tym zwierzem i lepiej go po prostu oswoić. Oczywiście więź wydziela się pomiędzy opiekunem i zwierzakiem właśnie dzięki temu, że te pierwotne instynkty typu uciekaj, walcz są po prostu jakby wstrzymywane za pomocą właśnie kuli wiedzy. No i cały ten evencik został zorganizowany przez dwóch panów w sumie. Jest Kautilia, tak, żeby jakoś dobrze przeczytać. Kautilia, tak, on jest organizatorem. No i stwierdza, że oczywiście tutaj będziemy mogli wygrać. Dobra, o nagrodach to za chwilkę. W każdym razie jeszcze z dodatków tych, które pomagają nam oswoić bestie, jest też specjalne jedzonko. Czym jest to jedzonko? No o tym jeszcze później, ale generalnie wystarcza nam do oswojenia tych bestii to urządzenie, o którym sobie mówiliśmy, i specjalna karma. No, w sumie zamiast walk Pokemonów, myślę, bardziej pasowałoby to do porównania walk jakichś tygrysów, czy, nie wiem, wilków, czy jakichś innych szalonych bestii. Musimy pamiętać, że w Sumeru generalnie fungi są raczej średnio pozytywnie postrzegane i o ile ktoś nie jest naprawdę wprawnym wojownikiem, no to raczej nie może się mierzyć nawet z takim zwykłym, niekoniecznie bosełowym, ale zwykłym, malutkim grzybem, które po prostu, no, poza tym, że są silne i dzikie, to zazwyczaj nie występują w pojedynkę, więc możecie się
troszkę zamyślić, jak by to wyglądało, gdyby nagle ktoś w waszym mieście ogłosił turniej, na przykład walk wilków, nie? No takie, wiecie, idziecie złapać wilka do lasu, a później wystawiacie je na arenie. No i tutaj podobny odzew od strony mieszkańców się pojawił, ale tym bodźcem, który sprawił, że jakoś te obawy wszystkich się rozwiały, była oczywiście nagroda pieniężna. Natomiast głównym celem przede wszystkim tutaj jest... no dobra, czekajcie, jeszcze raz. Mówiliśmy sobie o organizatorze, o Kautilia, a teraz mamy jeszcze pana, który jest sponsorem, który daje na to pieniążki. I pan się nazywa Elchingen. Ludzie, nie lubię czytać imion. Wybaczcie, jeżeli to kaleczę. No ale dobra, jest jakiś pan, który wywala na to kasę. Ponoć jest biznesmenem z Fontaine, tak o sobie mówi. I właśnie, aby przekonać innych do wzięcia udziału w tym evencie, mówi, że 60 milionów mora jest do zgarnięcia. Tylko oczywiście trzeba jakby podążać za filozofią organizatora, wiecie, no tam jedność ze zwierzątkami, wszystko jest piękne i cudowne. I jeżeli ktoś wygra ten turniej, dodatkowo jeszcze przejdzie jakiś tam ostatni test, to na koniec w ogóle może poza tą całą cudowną nagrodą jeszcze dostać cały spadek tego eventu i organizować go w przyszłości. Czyli wiecie, no taka całkiem ciekawa propozycja, już pomijając nawet tą kwestię pieniężną. No ale dobra, gdzie tu jest haczyk? Tak naprawdę pan Elchingen wcale nie jest z Fontaine, albo jest, ale to jest tylko część prawdy, ponieważ jakby jego głównym celem jest wykazanie się przed swoim szefem, a jego szefem jest nikt inny jak ulubiony nasz Dottore, Il Dottore, czyli jeden z 11 heraldów Fatui. No i jakby jego karty odkryją się dopiero daleko, ale tu już pamiętajmy o tym, no, że ten event nie do końca jest tak górnolotny w zamyśle, jak mogłoby się wydawać. Więc pan Elchingen jest tutaj już, jak wiemy, świnką podłożoną nam przez Fatui. Natomiast Kautilia pan, czyli ziomeczek, który tutaj jakby jest organizatorem, też nie do końca jest szczery w swoich intencjach. Tak naprawdę jego celów jest kilka. Wydaje mi się, że chce się dorobić, między innymi na przykład sprzedając urządzenia, stąd świetną promocją dla jego wynalazku, powiedzmy, w cudzysłowie, dlaczego też za chwilę. Dla jego wynalazku byłby właśnie ten event, no a później możliwość sprzedania tego za granicę innym osobom, wiecie, no pieniążki płyną całą rzeką. Oczywiście jego gadka jest taka, że to jest, wiecie, jakiś tam przełomowy, innowacyjny przedmiot czy urządzenie na skalę stuleci, ale no cóż, nie jest ono dokończone i pan Kautilia też potrzebuje danych konkretnie z tego eventu, potrzebuje ludzi, którzy będą używać jego kuli wiedzy po to, aby dostać więcej danych z pola, no bo sam nie jest w stanie aż w takiej ilości tego dostarczyć sam sobie, więc dane, które podczas turnieju jego rozdane kule wiedzy będą zbierać, posłużą mu też po to, aby później podkręcić i odpowiednio dopracować swój wynalazek, tak aby być może był gotowy do sprzedaży gdzieś tam na innych rynkach. Cóż jeszcze, bo wydaje mi się, że jeszcze o czymś zapominam. Warto i nie zapominajmy o tym, że to nie jest wynalazek pana Kautilii. To jest wynalazek, który kiedyś już bodajże został w jakiejś tam formie stworzony, natomiast był on zbyt niebezpieczny i został on później zwyczajnie gdzieś zarzucony. Kautilia odnalazł to wszystko, no i ma zamiar teraz, wiecie, jakby odgrzebać to, ulepszyć być może i po prostu wszystko sprzedać. Przy okazji też chyba ma zamiar rozwalić te wszystkie stwory, tak mi się wydaje, któryś z nich miał taki cel, już teraz nie pamiętam, ale no oboje generalnie są bardzo mocno szemrani. Chyba o tym jeszcze będę mówił później, ale jeżeli nie, to teraz, zanim zapomnę, to urządzenie, czyli ten kula wiedzy plus te specjalne jedzonko dla grzybów, działa w ten sposób, że
chyba w jakiś sposób je troszkę pobudzało też, tylko teraz już nie pamiętam, które. Chyba to jedzenie je trochę tak otępiało, a kula wiedzy też później je wzmacniała, także były bardziej agresywne. No w każdym razie to, co musicie wiedzieć, to to, że eksperymenty, które wcześniej były przeprowadzane w tych urządzeniach, tam ileś lat temu, sprawiły, że no spora liczba ludzi doznała po prostu jakichś obrażeń, bo grzyby, które były normalnie w miarę agresywne, ale nigdy nie zapuszczały się na tereny ludzkie, nagle zaczęły gdzieś tam aktywnie atakować ludzi, więc no nie jest to idealna, wiecie, idealna maszynka zrobiona z zamysłem. To tak samo jakby, nie wiem, ktoś wynalazł żelazko, ale przy okazji się okazuje, że to żelazko może też robić tosty, więc sprzedaje żelazko, mówiąc, ja wiecie, to żelazko świetnie robi tosty, wystarczy posmarować kanapkę dżemem, masłem, położyć ser, pieczarki i jak odpalicie to żelazko, to po 5 minutach tościk będzie gotowy. No tak, można, pewnie, ale jakby głównym celem tego urządzenia jest kompletnie co innego. I tu też taki właśnie tościk z żelazka nam pan Kautilia serwuje. Dobra. Tak, o tym, że bardziej do tej pory niż turniej oswajania, raczej ogłoszenia pojawiają się w stylu proszę usunąć te grzyby z mojej posesji, więc jakby no, szok kulturowy już mamy omówiony i myślę, że możemy sobie jakby zacząć historię tego eventu. A zaczyna się tak, że oczywiście pojawia się nasz bohater, podróżnik i na początku mówi, ej, grzyby do walki w mieście to jest chore, pójdźmy to sprawdzić i jakby zabezpieczmy teren, bo to jest trochę igranie z ogniem, nie? No ale jakby po zapoznaniu się z zasadami i wiecie, tym jakby takim górnolotnym tonem wszystkiego, mówi, no dobra, no skoro tak, no to nie wiem, przetestujmy to. I bierze udział głównie po to, aby sprawdzić, jak to w sumie działa i w razie co, aby móc zareagować. Przy okazji też właśnie przetestować to urządzonko i mieć być może możliwość jego użyć i zrozumieć jakby na czym cały proceder polega. I przejdźmy sobie teraz do innych uczestników. Naszą główną, że tak powiem, przeciwniczką i bohaterką w tym evenciku będzie Hania. Hania, która jest ponoć najlepszą poskramniaczką bestii w okolicy, była eremitka, która jakby poznaje nas i od samego początku mamy z nią fajny flow, jest wszystko super, chcemy się dogadać, ona nas chce nauczyć tego, jak te bestie oswajać i tak dalej, chce z nas prawdopodobnie zrobić swojego sojusznika. Natomiast jej motywy też nie są do końca takie czyste. Otóż już na początku widać, że jest dość słabo przywiązana do swoich bestii, nawet kiedy już tam po wzięciu tych pierwszych maszynek do oswajania idziemy razem z nią i jakby ona zgodziła się nam pokazać wszystko co i jak, złapać naszego grzyba, no to ona w tym momencie pokazuje swoją bestię, która jest nazwana, nie wiem, coś na zasadzie grzyb 01, nie? Czyli no niech podniesie rękę albo skomentuje ktoś, kto nie wiem, kupując czy dostając zwierzaka, nazwał go kot 1 albo pies 1. Nie, to nie brzmi dobrze. To brzmi trochę jak jakiś, nie wiem, forma nadawania imion w laboratorium. I Hania tutaj twierdzi, że tak jest po prostu łatwiej, żeby pamiętać, że no, bo ten grzyb używa ognia, więc to jest grzyb tam Pyro 1. No, ale bardziej jakby tą taką realną stroną jej decyzji jest to, że zwyczajnie ona grzybów nienawidzi i boi się ich panicznie. A to za sprawą tego, że ma traumę z dzieciństwa, bo od małego rodzice czytali jej jakieś stare zapiski ich przodków, którzy zostali napadnięci przez grzyby i tam wszyscy mieli przez to problemy. Więc wiecie, no prawdopodobnie rodzice chcieli dobrze, nie? Po prostu, żeby się wystrzegała grzybów, ale przypadkiem stworzyli z niej zelotę, nie? Więc jest bardzo mocno radykalna i zero-jedynkowa w tych swoich tezach i jej ostatecznym celem jest po pierwsze wygranie turnieju, a po drugie eksterminacja grzybów, więc tam z Kautilią czy z tym drugim Enchlingenem mogliby sobie łapki uścisnąć, szkoda, że nie wiedzieli wcześniej, może by im lepiej poszło, ale w sumie dla grzybów lepiej, że tak to nie wyszło. Więc mamy Hanię, która w sumie na początku jest spoko, ale później się od nas odwraca, no bo zauważa, że jednak nasza filozofia nie do końca się zgadza z jej podejściem, nawet jeśli z początku otwarta nie jest w kwestii grzybobrania ostatecznego. Drugą postacią, co bardzo ciekawe i co bardzo mi się podoba, bo nie kojarzę, aby inne postacie były w ten sposób wprowadzane,
Wydaje mi się, że zazwyczaj nowe charaktery były albo dodawane jakimś Archon Questem, albo personalnym questem. Natomiast nowa postać w postaci. Postać w postaci. No tak to jest, jak się nagrywa wieczorem. Przepraszam. W każdym razie przychodzi do nas Layla. Layla? Layla? Layla chyba. Layla. Wiecie, tak jak od Erika Claptona. Więc jest to osoba, którą kojarzycie pewnie jako. Ona się chyba w 3.2 pojawiła, czy w 3.3? Chyba w 3.2. No jest to jakaś uczona z Sumeru w takich ładnych niebieskich ciuszkach i tak dalej. Ma dość specyficzną przypadłość, natomiast bardzo szybko się męczy. I nawet takie podstawowe rzeczy jak chodzenie, noszenie książek, rozmawianie sprawia, że dziewczyna po prostu pada i nie ma sił. I warto też dodać, że na tym evencie jest dodatkowo dojechana, a to w związku z tym, że ten cały Wisdom Orb, ta kula wiedzy, też przy okazji tam kumuluje jakąś dużą ilość energii chyba elementarnej, przez co też może wpływać negatywnie na zdrowie niektórych. Tutaj właśnie taki temat jest z Laylą, że normalnie Layla by się może nie zasapała po powiedzeniu kilku zdań na głos, ale no od kiedy zaczęła używać tej kuli, efekt się dość mocno pogłębił. Oczywiście o tym też się dowiaduje praktycznie pod koniec, no bo nie kontynuowałaby tego, gdyby wiedziała, jak zły wpływ na nią ma to wszystko. Oczywiście organizatorzy, jak się możecie domyślać, nikomu nic nie mówią, no bo po co? Nie? Wiecie, super, fajny, nowy produkt, używajcie, używajcie, tam ten, wszystko bezpieczne, 100%, nie? Tak jak w prawdziwym życiu. No i znajdujemy ją w ogóle gdzieś w lesie, tam chyba z Hanią właśnie testowaliśmy nasze grzybobranie i w którymś momencie widzimy tam dziewczynę, która zasłabła, no i podbiegamy sprawdzić, co się dzieje, bo dookoła niej oczywiście latają agresywne grzybeły. Żeby chyba przystąpić do turnieju, trzeba było mieć 4, więc właśnie Layla tutaj próbowała je złowić, ale nie dała rady, no bo się dziewczyna zmęczyła. Jej celem w ogóle jest dostać się do 1/8 finału, bo również jedną z nagród jest to, że osoby, które do tej 1/8 dotrą, będą mogły takiego swojego oswojonego grzyba zabrać ze sobą. No a Layla ma nadzieję, że pomoże jej to w prostych, takich zwykłych czynnościach, jak właśnie, nie wiem, noszenie książek, czy, nie wiem, jakieś robienie zakupów, no bo dzięki temu będzie mogła więcej energii sama zaoszczędzić, mając takiego grzybopomagiera. Więc taki jest jej cel dołączenia do tego wszystkiego. Kolejną ciekawą postacią, która dołącza do naszej cudownej, radosnej gromadki zbierającej Pokemony po Sumeru, jest Yae Miko. No i możecie się domyślać, że w momencie, w którym ta pani wkracza na scenę, nic już nie będzie takie jak dawniej. Na szczęście Goro nie ma w okolicy, ale to myślę, że przed wyjazdem i tak tam swoje na pięku mieli. W każdym razie, Yae Miko startuje trochę sama, wiecie, z nudów, no jak to, nie wiem, jakiś tam yokai żyjący parę set lat, no po prostu nudzi się, szuka czegoś ciekawego, a przy okazji znalazł sobie wymówkę w postaci dorzucenia nowych emocji i wrażeń dla nowej autorki ze swojego wydawnictwa, bo ma ochotę, aby stworzyła ona jakiś bestseller, więc potrzebuje tych emocji w turnieju i przelać to wszystko na papier, aby później stworzyć bestsellerową serię. Pani ta nazywa się Souka i będzie pisać właśnie coś o przyjaźni, rywalizacji, no wiecie, Pokemony, nie? Jakby ilość referencji tylko będzie rosła eksponencjalnie, jak będziemy szli dalej, nie? No i oczywiście sama Yae została też zaproszona głównie na event jako po pierwsze wpływowa osoba z Inazumy. Przy okazji mieli nadzieję właśnie tam Enchlingen, że będzie mogła ona rozreklamować Wisdom Orba i być może, wiecie, od razu podpisać jakiś kontrakcik, że w Inazumie gdzieś tam się to zacznie sprzedawać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Yae ma na to głęboko wyłożone, więc jakby, no, ona robi swoje, a przy okazji, no, powiedzmy, że zażywa w miarę wakacji. Co możemy powiedzieć jeszcze o samej Souka, o tej pisarce? No jest oczywiście pod ścisłą opieką pani wydawczyni, przez co jest pewnie mocno spięta, co w sumie trochę widać u niej. Ma zamiar stworzyć ten bestseller, chociaż nie wiem, czy ja bardziej na tym nie zależy niż jej. No ale jakby zaczerpnięcie inspiracji dla niej jest, myślę, ciekawym pomysłem i idzie zdecydowanie w to wszystko. No i to chyba tyle. Też na chwileczkę pojawia się przy nas Dori,
Dori, do której idziemy na zakupy, żeby zabrać coś dla Laili, no bo tamta oczywiście nie ma energii. Jael nas przy okazji wrobiła w dźwiganie rzeczy. No a jak wiemy, Jael lepiej się nie przeciwstawiać, więc robimy to od razu. Co ciekawego, Dori nam mówi i robi w ramach promocji, dzięki niej między innymi i też w sumie dzięki wskazówkom Jael, która nas tam siłą niemalże wypchnęła, dowiadujemy się, że właśnie prototyp urządzenia już kiedyś istniał wcześniej i przyczynił się do wielu różnych tragedii i jakichś tam niemiłych sytuacji, w tym do tej, o której przed chwilą mówiliśmy w sprawie Hani, czyli tej poskramniaczki bestii, która nienawidzi grzybów właśnie przez wydarzenia z przeszłości. No i właśnie tutaj nam się to zawiązuje, bo te wydarzenia z przeszłości, o których dzięki Dori się właśnie dowiemy, są między innymi właśnie sprawką tych poprzednich eksperymentów, więc no, kółko w pewnym sensie, czy tam ilość puzelków na obrazku nam się zazębia. Dobra. No, oczywiście, żeby te nasze grzybeły miały jakąś szansę w turnieju, muszą iść na trening. Tak więc poza standardowymi walkami, gdzieś tam, no, w ramach właśnie tego turnieju, chodzimy też sobie poza, wzmacniamy je i tak dalej, dajemy te specjalne czekoladki, czy jakieś żelki, co one tamkolwiek jedzą. Natomiast ja chyba jako pierwsza sugeruję, aby też wzmocnić więź ze swoimi Pokemonami, aby nie tylko je, wiecie, morderczo szkolić i tak dalej, a żeby po prostu razem też pochillować, nie? Bo jakby wspólnie no, jakby podchodzi do tego tak jak do zwykłego zwierzaka, którego można oswajać. Tak? Oswajanie zwierzęcia nie kojarzy się zazwyczaj, znaczy no, nie jest zbyt efektywne w momencie, w którym tylko i wyłącznie opiera się na wydawaniu poleceń i respektowaniu poleceń przez zwierzę, ale też po prostu jakimś wspólnym, bardziej, nie wiem, chillowym i takim prostym, nie wiem, no, wrażeniom i odczuciom pomiędzy nami. No i ja sugeruję, aby ze swoimi grzybami też poczuć jakąś taką więź i po prostu sobie pochillować na polance, na słoneczku, pojeść owocki, wiecie, taki trening przyjaźni, nie? Pokemony znowu dalej, no, ale w sumie spoczko, nie? Czemu nie? Z drugiej strony te wszystkie jakby, wiecie, trafne nawet spostrzeżenia są ok i w ogóle, ale to, że ja konkretnie nam je jakby podaje, dodaje, myślę, kolejny interesujący aspekt tej całej opowieści. Laila w sumie nawet w pewnym momencie wyłącza chyba, czy proponuje, aby wyłączyć te orby, te kule, które kontrolują niby grzybeły i żeby zobaczyć, co się dalej dzieje. No i ostatecznie wszyscy się zgadzają i cel był taki, że aby sprawdzić, co się stanie w momencie, w którym na przykład urządzenie się zepsuje albo, nie wiem, skończy się bateria czy cokolwiek. Więc no, jest to też kolejny krok ku temu, aby no, tutaj ta para, trener i Pokémon, przestali się kontrolować, a nieco bardziej opierali się na swoim zaufaniu. No i oczywiście, jak możecie zgadnąć, jak to w bajkach się udaje, że krwiożerczy wilk, który wcześniej już spędził trochę czasu, zwyczajnie jest grzeczny i się po prostu ociera dalej, chodzi za swoim panem i wszystko jest w porządku, więc nawet bez tego orba nie ma tutaj żadnych problemów. Poza treningami, rozmowami i jakimiś dramatycznymi dialogami z Hanią, która w pewnym momencie wypluwa się z tego, że tak, ona chce wyeksterminować wszystkie grzyby do piachu i tak dalej, no mamy właśnie walki, te w ramach turnieju. I o tych ciekawszych powiedzmy sobie tutaj, więc oczywiście mierzymy się z Sołką, czyli z tą no, pisarką z wydawnictwa Jae. Jak się możecie domyślić, wygrywamy z nią bez problemu. Tym bardziej, że Jae prosiła nas, aby specjalnie jej nie oszczędzać, więc rozjeżdżamy ją na miazgę, ale w pewnym sensie Sołka też wygrywa, ponieważ no, emocje, które jej dostarczamy, jak to określiła sama, chyba stanięcie na wprost złotej komety, oczywiście aluzja do naszego bohatera, do Travelera, przyczynia się do tego, że no, ilość emocji, która jest w Sołce, musi zostać automatycznie przelana gdzieś tam na papier i tuż po przegranej walce wygłasza jakąś przemowę, po czym leci, pędzi gdzieś pisać, więc no w sumie oboje wygrywamy. Po tym chyba właśnie jak z Sołką żeśmy rozmawiali, idziemy właśnie poinwestygować tą specjalną karmę dla Pokemonów, bierzemy fanty od Dori, te, o których wam wcześniej mówiłem, wygrywamy chyba później dwa kolejne mecze
I w tym dużym skrócie docieramy do półfinału, gdzie stajemy na wprost Laili. No i wygrywamy sobie z nią w wyrównanej, ale przyjacielskiej i takiej, wiecie, no w ładnej atmosferze walce, czego nie można powiedzieć z kolei podczas walki pomiędzy Yae a Hanią, które również w półfinale się z sobą starły. Natomiast no, Yae się posunęła troszkę tutaj do specyficznego podejścia, domyślając się, że Hania być może nie jest taka harda, na jaką się pisze. Podczas walki sprawiła, że jej grzybeł Pyro 1 został mocno uszkodzony. No i w tym momencie Hania, jak się okazało, sama się musiała zmierzyć ze swoimi uczuciami. No i nie jest ona jednak takim bezdusznym, jakby się chciała kreować stworem. I widząc gdzieś tam no, uszkodzenie czy ranę, którą doznał jej grzybeł 1, zwyczajnie zaczyna reagować tak jak każdy normalny człowiek, którego zwierzę zostało skrzywdzone. Oczywiście sama przed sobą nie chce się specjalnie przyznać, Yae tylko wbija jej szpilę kolejną po drugiej, no i dziewczyna gdzieś tam ucieka. My ją gonimy i wtedy właśnie dowiadujemy się o całej przeszłości, o jej filozofii i tak dalej. Łącząc informacje w sumie, które daje nam właśnie Dori i Hania, możemy sobie, o i tutaj mam tą historię, dobra, to wam powiem, bo wcześniej trochę z głowy leciałem, więc co tu mam napisane, otóż, no właśnie kiedyś robiono podobne badania, czyli była podobna maszynka i też chciano grzyby w pewien sposób oswajać i tak, aha, urządzenie, tak, do uspokajania grzybów służyło, natomiast te specjalne jedzonko, które im podajemy, ma zwiększać ich ilość energii, a i pobudzać je, okej, czyli w sumie jakby zwiększamy ich możliwości i zwiększamy ich siłę, ale cały czas je kontrolujemy, czyli w teorii gdzieś tam mógłby nastąpić punkt przegięcia, kiedy już mają tyle energii, nie wiem, że być może się są w stanie wyrwać czy coś, no niemniej jednak tego typu eksperymenty wcześniej sprawiły właśnie, że przodkowie Hani, tu jakby cały czas zawiązując ten wątek, mieli kiedyś problemy. No i jakby to było celem, więc tak naprawdę Hania mogłaby tutaj Enchlingenowi i Kaituli no, troszkę no, w pewnym sensie nastukać, bo próbują wrócić do życia przedmioty, przez które jej przodkowie mieli przechlapane, więc zamiast wyżywać się na biednych grzybach, może mogłaby się wyżyć na tamtych i w pewnym sensie będzie miała jeszcze ku temu okazję. No ale w sumie nasze grzybeły tutaj też chyba się orientują nasi bohaterowie po jakimś dłuższym czasie, że w sumie chodzą razem za nami, pomimo tego, że tego orba, po tym kiedy Laila nam zasugerowała, aby to wyłączyć, zwyczajnie nie włączyliśmy i przez tam kilka dni chyba chodziliśmy razem z grzybełem, bez wywierania na nim żadnej presji, bez uspokajania go. Nasza moc przyjaźni, którą żeśmy wcześniej zamknęli w tym grzybie, zwyczajnie daje nam teraz owoce grzybne. No bo jak... I w tym momencie chyba już jesteśmy blisko końca, mamy finał właśnie walki razem z Hanią, jak się możecie domyślać, wygrywamy i chociaż sama Hania ma wątpliwości wewnętrzne, no to myślę, że jest coraz bliższa tych właśnie uczuć i emocji, które faktycznie jakby przybierają w niej tą realną postać, tak, że te wmawiane kiedyś tam jakieś lekcje historii, ta niby nienawiść do grzybów, no po prostu się z nią nie dodają w momencie, w którym widzi cierpienie zwierzaczka, który gdzieś tam mocniej dostał w papę podczas turnieju. Natomiast my jako zwycięzcy stajemy do właśnie ostatecznej próby po to, aby wygrać kasę, no i turniej. I wtedy właśnie nasz pan Elchingen się odsłania z kartami, razem z Fatujami staje przed nami. No nigdy w sumie nie chciał dawać kasy nam, tylko to miało być przynętą. Jego celem tak naprawdę było to, aby po prostu zrobić rozróbę w mieście, przez co jego master Dotore miałby być mega zadowolony. Ketulia mówił, że chciał, aby dodać backdoor do orba, czyli jakiś specjalny rodzaj przejęcia kontroli, tak aby wszystkie grzybeły po prostu mogły być kontrolowane przez Fatui. No i wtedy oczywiście zrobić sieczkę w mieście, a na koniec zrzucić wszystko, zrzucić całą winę na tego, właśnie na tych ludzi, którzy pracowali nad tym i umyć sobie od tego rączki. No wiecie, jak to ten, jak to antagonista w Pokemonach musi cały swój plan wyłożyć, więc tutaj również oczywiście do czegoś takiego dochodzi.
No i walczymy, przybywa też Jae, Hania i Laila, wszyscy się dowiadują o tym, co się działo i tak dalej. I no, Fatui zostają pokonani przez grzyby. Ostatecznie nie odlatują gdzieś tam w jakimś błysku w niebo, ale też jest wesoło. Żeby później jeszcze ich zatrzymać, oczywiście wpada Matra, która też od jakiegoś czasu miała na nich oko, łącznie z Saino. No i przymykają ich wszystkich. A Paimon i my, jako wygrani, przejmujemy turniej. Paimon, jako tutaj nasza główna srebrna kometa, wygłasza mowę jako zwycięzca konkursu. Hania w sumie trochę, no, jakby dowiadując się prawdy, dostrzega swój błąd. Tam chyba jej wcześniej Jae opowiedziała o tym, co się w ogóle działo. Teraz w ramach odkupienia i takiego jakby, nie wiem, no trochę kary, trochę nagrody, w sumie ciężko to jakby dobrze określić, ma się opiekować wszystkimi grzybami, które zostały po turnieju. No bo jakby dostrzegamy to, że to urządzenie nie jest jeszcze bezpieczne w pełni i nie można się na nim opierać, dopóki nie zostanie ulepszone. No i przez ten czas prawdziwy poskramniacz bestii powinien się nimi wszystkimi zajmować. A być może, kiedy Akademia dopracuje wszystko, już nie będzie tych negatywnych elementów, turniej kiedyś wróci. Tak więc wydaje mi się, że Hanie i grzyby jeszcze na bank zobaczymy. Być może w nadchodzących eventach, kto wie, być może turniej przeniesie się kiedyś do Fontaine. I tak się kończy nasze grzybobranie pokemonowe. A teraz adventure numer 2, w którym to... aha, to był, jak to się nazywało? Ja sobie napisałem strach, nie pamiętam pełnej nazwy, ale gdzieś może w opisie to później rzucę. W każdym razie jest test na strach. Nie, to się jakoś inaczej mówi po polsku, nie? Test strachu? Test odwagi. O, coś takiego, nie? Więc, no dobra, ale żeby opowiedzieć tą historię dobrze, znowu musimy się cofnąć tutaj troszkę do początków i opowiedzieć to tak, jak się zaczęło. Więc dawno, dawno temu wędrowny samuraj trafił do świata yokai, który akurat to celebrował swój festiwal. Chłop samuraj nazywał się Yanagibashi Takuto i miał w tym momencie 25 lat. Chłop w sile wieku wchodzi na festiwal demonów, jakby nigdy nic. No, myślę, że to lepiej niż gdyby zaczął panikować, bo wtedy pewnie na bank by go zjadły. A tak okazuje się, że całkiem ciekawie się to dla niego potoczyło. Wydaje mi się, że takim ogólną nazwą, czy to był jeden z tych największych, teraz trochę namieszam, ale najwyżej. Jak pamiętacie historię osobistą Jaemiko, to tam było powiedziane, że jest nocna parada 100 demonów, czyli coś o nazwie Hakyaku. I to jest chyba ogólna nazwa festiwali, tych, które miały yokai u siebie, albo była to nazwa jakiegoś jednego największego. W każdym razie tutaj podobny festiwal jak tamten miał miejsce dawno, dawno temu, ten, na który właśnie nasz samuraj Takuto się wbił, a mianowicie nazywało się to Festiwal Kwiatowy Mikawa, albo Mikawa Flower Festival. I tam Takuto trafia na Pana Wydrę, z którą się zaprzyjaźnia. Pan Wydra był lordem i bardzo wysoko postawionym yokajem o nazwie chyba Kamai Kenji. I teraz tak, jakim rodzajem yokaja jest Pan Wydra? No właśnie nie wiem do końca, czy jest wydrą, czy jest jednak jakimś innym zwierzakiem, bo znalazłem opinię, że pasuje on ponoć do łasicy, a yokai oparty na łasicy nazywał się Kamaitachi, ale wydaje mi się, że jak dla mnie to jest po prostu Kawauso, czyli Pan Wydra. No bo według wierzeń w Japonii, jeżeli wydra żyje dość długo, to może zostać yokajem. No, czemu nie? Tak? Jakby myślę, że nasza znajomość, przepraszam jakichś japanologów, jeżeli są, ale myślę, że nasza znajomość ich, że tak powiem, szintoistycznych wierzeń jest tak bardzo nigdzie, że to nikomu nie zrobi różnicy. Ale jako ciekawostkę chciałem dodać, że właśnie jest to albo pan łasica, albo pan wydra, albo choroba, wie co jeszcze. No, yokajów jest tam od groma. Niemniej jednak pan ten jako jedyny wydaje się nie mieć specjalnie problemu z człowiekiem, a przez to, że jest dość poważany w swoim towarzystwie, inni też nie robią mu później problemu. No bo wiecie, jakby ludzie i yokaj niespecjalnie się przecinali, przynajmniej do tej pory. Pan Wydra stwierdza, że wiecie, no jakby w festiwalu chodzi o zabawę, co z tego, czy człowiek, czy nie. Podchodzi do ziomka, pyta się, czy pije, pyta się, czy się bawi, no i tak jakoś zaczynają razem
gadkę. Grali w jakąś tam wersję lokalnej gry na festiwalu w paletki. No i wiecie, chłop dawał radę w paletki, dawał radę w piciu sake, no i tak się zaprzyjaźnili. Aby podtrzymać tradycję, mieli się spotkać co 10 kolejnych lat. I tak oto, gdy mieli 35 lat, ich przyjaźń sięgnęła maksimum, jak się okazało, samuraj potrafił dotrzymać kroku panu wydrze i razem też spędzali czas, nie tylko miło spędzając radośnie czas grając, ale też po prostu mierzyli się jako szermierze, prawie jak równy z równym. Po kolejnych 10 latach ich trzecie spotkanie, gdy samuraj nasz miał 45 lat, osiągnął w tym momencie mistrzostwo we władaniu mieczem i ponoć o włos, aczkolwiek jednak, wygrał z panem wydrą. Niestety ich czwarte spotkanie, w momencie, w którym miał 55 lat, nie doszło do skutku, ponieważ w tym momencie Takuto był na wojnie i zwyczajnie nie miał jak dotrzeć. Kolejny raz, kiedy się spotkali po kolejnych 10 latach, miał już lat 65 i pomimo tego, że spotkać im się udało, no to jakby już nie było specjalnie siły na walkę, więc w sumie trochę przyszedł się pożegnać, jak to sam stwierdził, trochę pograć w paletki, ale nawet w to specjalnie nie miał energii, no zestarzał się błyskawicznie, przynajmniej jak na yokaja, które żyją potężne, długie lata, mgnienie oka dla nich to jest cykl życia człowieka. I tak oto w skali myślenia yokai właśnie no, czas minął bardzo, bardzo szybciutko. I teraz tak, te paletki, którymi sobie grały nasi dwaj samuraje, pan wydra i pan samuraj zwykły człowiek, nasiąkały sobie energią yokai, które wyciekały z pana wydry. I no, takie napromieniowane energią przedmioty dostają swoją świadomość po czasie. I tak też tutaj się stało. Więc te paletki, którymi oni we dwójkę grali, w pewnym sensie dostało swoją świadomość, a później nawet umożliwiło to pani paletce manifestować się w ludzkiej postaci. I pomimo tego, że z początku myślała, że to jest fajne, że tak z ludźmi się spotkać, ojejku, tak fajnie, tak miło, tak przyjaźnie, no to jednak to pożegnanie takie dość gorzkie, zwłaszcza kiedy no, samuraj zwyczajnie po tych 40 latach stał już na skraju życia i smutek pana wydry sprawiły, że niestety pani paletka niespecjalnie pozytywnie podeszła do tematu, twierdząc, że spotkania i nawiązania pomiędzy ludźmi a yokai zwyczajnie przynoszą więcej smutku niż radości i że tak nie można. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ nasza pani paletka, która profesjonalnie się nazywa, o właśnie ta gra to chyba było Hagoita, albo Hagoita to była nazwa paletki, więc o niej, o pani paletce gra mówi jako o Hagoita Spirit, albo o Tsukumogami. Niemniej jednak ona sama mówi o sobie Chizuru, tam jeszcze chyba nazwisko było Hanyuda Chizuru. Będę mówił pani paletka, no bo wiecie, bo nie umiem innych imion czytać, więc pani paletka. Cóż tam dalej? Pani paletka żyła przez długie lata i stwierdziła kiedyś, że widząc kilka młodych yokai, które chciały wskrzesić właśnie ten festiwal, ten Mikawa Flower Festival, ponieważ był on i w sumie dalej w przekazach ustnych jest takim, wiecie, świetnym momentem, świetnym sposobem celebracji na przyjaźń ludzi i tych i yokai, więc stwierdzili sobie, że coś takiego zrobią. Natomiast pani paletka stwierdza, że nie, tak być nie może i będzie tutaj sabotować ten plan. Niestety, albo na szczęście, pani paletka nie ma specjalnie dużo energii i mocy, ponieważ jako yokai, no, jako personifikacja paletki, no, możecie się domyślać, że jej energia też zależy od tego, w jakim stanie jest przedmiot. No, paletki prawdopodobnie były drewniane, więc z czasem zaczęły gdzieś tam gnić, butwieć, no i pani paletka jest już, powiedzmy, na skraju swojego żyćka w tym momencie. No i nawet kiedy już chciała sobie odejść tak na luzie, no to kiedy widzi trzech młodych yokai, którzy chcą zrobić taki festiwal, stara się ich uchronić przed tym bólem i smutkiem, który widziała wcześniej u swojego pana wydry i trochę robi to dla nich, trochę robi to dla siebie.
Dlaczego dla siebie? Bo jako paletka, która zbliżyła tamtych dwoje, właśnie Kamadziego i Samuraja, ma bardzo mocne i głębokie poczucie winy, że to przez nią później doszło do tego smutnego rozstania, więc tutaj trochę też dla siebie próbuje nie dopuścić do kolejnych takich rzeczy. Dobrze, ale tak, czego nie wie jeszcze paletka, a co później my się dowiadujemy od Jaemiko? Otóż podczas starć z Wydrą nasz pan samuraj opracował swój własny styl walki, Souran Ishin Art. I podczas kataklizmu, który miał miejsce 500 lat temu, pan Wydra walczył przy boku innego ludzkiego wojownika, co prawda już tamten wtedy, o którym my mówiliśmy, nie żył, ale x lat później Tominaga Masanari, który również tego stylu używał, którego się właśnie nauczył od byłego przyjaciela pana Wydry, chyba nawet dzierżąc miecz, dokładnie ten sam miecz, którego używał wtedy nasz samuraj, walczyli ramię w ramię, niszcząc bestie, które wyszły, aby Inazumę tutaj pokonać. I w tym momencie pan Wydra już nie miał żadnych żalów, widząc, do czego doprowadziła ich przyjaźń, pomimo tego, że w takim krótkim być może spojrzeniu nie miała ona specjalnie dużych jakby wartości, było to chwilowe i ulotne, jednak te wartości okazały się jakby przetrwać próbę czasu. Co prawda w innej formie, w innej postaci, ale jednak no, dopiero wtedy pan Wydra pogodził się z tą myślą, że być może to ich spotkanie faktycznie było im pisane i uznał je za jednak pozytywny aspekt. Ale tego nie wie pani paletka i o tym dowie się dopiero pod sam koniec właśnie od Jae. Więc na razie jesteśmy na tym etapie, że bo to już mamy teraz tą historię, tą najdawniejszą, tak? Czyli mieliśmy pana samuraja, pana Wydrę i panią paletkę, tak? To już te postacie mamy ogarnięte. Lecimy dalej. Ja kiedyś spacerując sobie po plaży, znajduję tam znajomą aurę yokai, którą kiedyś kojarzyła. Właśnie poznaję panią paletkę, ale nie daje się znaleźć, nie daje się poznać, ale właśnie widzi, że ta jej niechęć do wiązania się z ludźmi sprawia, że unika na maksa wszystkich innych, nawet w momencie, w którym jest już trochę na skraju życia, co trochę jest dziwne, no bo właśnie kiedyś biorąc udział w tych Mikawa Flower Festival, wydawać by się mogło, że nieco bardziej ją ciągnie do ludzi. Mamy tutaj Jae, która widzi tą sytuację. To jest dosyć ważne. Później mamy, znowu jeszcze wróćmy na chwilę, do tych wcześniej trzech wspomnianych yokai, którzy chcieli podtrzymać ten festiwal, który od jakiegoś czasu nie był w ogóle kultywowany, ale mają zamiar, jakby mają swój pomysł na to, aby go wskrzesić właśnie w lesie Chinju, gdzieś tam w okolicy Inazumy. Po co te trzy małe yokai chcą to zrobić? Otóż, aby okazać wdzięczność ludziom za to, że walczą z potworami w okolicy, dzięki czemu w sumie te trzy młode i dość jeszcze mało silne yokai są w stanie po prostu dalej żyć na tym terenie i nie muszą uciekać, bo nie przeganiają ich inne bestie. W związku z czym są oni wdzięczni i zwykłym ludziom chcą ufundować taki rodzaj festiwalu w ramach podziękowania. No a przy okazji jest to oczywiście forma podtrzymania legendy i tradycji, która z pana Wydry i samuraja się wywodzi. Co tam dalej? Aha, no niestety sama gra, którą ustawili, właśnie ta gra w paletki, którą te trzy młode yokai ustawiły na plaży, jest przez panią paletkę później gdzieś tam troszkę wypaczona, to znaczy inaczej. Przychodzi ziomek, który chciał to wszystko zajumać dla siebie, tam ten cały ustawiony stragan, tą całą grę, więc być może aż tak hardkorowo by pani paletka Chizuru się nie zachowała, gdyby nie to, że też jej poczucie sprawiedliwości było tutaj jakieś w miarę mocne, przez co zwyczajnie tamtego pana więzi na chwilę gdzieś na plaży, także nie może wyjść i dopiero później mu się to udaje, więc jakby pani paletka też nie jest tutaj doszczętnie zła, niemniej jednak sprawia, że przez jakiś czas ludzie boją się zwyczajnie chodzić po tej plaży, no bo tam jakieś dziwne rzeczy się mają zadziewać. Kolejną osobą, która przybywa w tą okolicę, jest Ayato i widząc obecność właśnie tych trzech yokajów, jakby rozumiejąc kontekst, postanawia im troszkę pomóc
i organizować właśnie próbę odwagi, aby nagonić klientów w okolicy i nawet jeżeli stanie się coś dziwnego, aby można było zrzucić to na ewentualny karb organizatorów tej całej imprezy. Dodatkowo ja, jakby znając też historię, wiedząc, że jest tam pani Paletka, też się do tego specjalnie zgadza i razem pomagają zorganizować ten festiwal. Tutaj ja właśnie ma zamiar pomóc pani Paletce, którą troszkę zna z przeszłości. Z kiedy, to chyba jeszcze później sobie powiemy. Więc ludzie znowu pojawiają się na festiwalu Yokai, znowu chodzą grać w te paletki, myśląc cały czas, że jest to po prostu fragment tej próby strachu, próby odwagi, którą tutaj Yashiro Commission rękami Ayato ustawiła. No oczywiście nasze yokai są zadowolone, bo ludzie znowu się zaczynają pojawiać i tak dalej, ale pani Paletka coraz bardziej bierze na poważnie swój plan i zaczyna straszyć ludzi, tak aby przerwać tą tradycję, no bo według niej mimo wszystko szkoda tego smutku i rozłąki, którego sama kiedyś doświadczyła. Więc pomimo tego, że jakoś aktywnie i tak hardkorowo jak wcześniej już nie więzi nikogo na plaży, pamiętajcie też, że nie ma energii, bo już powoli się rozpada, rozpływa się jej moc, więc jej życie się kończy. No, w każdym razie coś tam kombinuje. I w tym momencie właśnie, jakby już mamy ten cały setup, możemy wejść sobie do początku questa, gdzie to pojawia się nasz bohater i oczywiście przystępuje do konkursu po rozmowie z Ayato. No, jakby celem konkursu jest poszukiwanie przedmiotów w ciemnym lesie, wiecie, kto pierwszy, ten lepszy. No i oczywiście są nagrody, więc Paimon jako pierwsza łasa na wszystko leci do przodu. Spotykamy też Itto od gangu, który bierze udział w konkursie głównie po to, aby nastraszyć swój gang i trochę im, wiecie, no, aby się troszkę rozluźnili i pobawili, bo wcześniej narzekali, nie idziemy na to, znamy ten las, nic nas nie zaskoczy, nuda, daj spokój szefie i tak dalej. Ale szefo im kazał, żeby, wiecie, zadbać o ich życie duchowe, tam, wiecie, wspomnienia i tak dalej, no bo i to jest takim rodzajem szefa, nie? I ma zamiar im trochę też jakby tutaj napędzić stracha, samodzielnie ich strasząc. Problem w tym niestety, że sam nigdy tego nie robił i nie wie, jak to robić, więc odzywa się do naszego bohatera po to, aby móc mu pomóc i dawać jakąś konstruktywną krytykę ewentualnie. Więc Itto będzie się przewijał przez całą długość eventu, właśnie próbując napędzić innym stracha. W pierwszej rundzie musimy znaleźć przedmiot, który właśnie Yashiro Commission, a konkretnie to Ayato gdzieś tam no, wybrał. Jest to nic innego jak tapioca milk tea, w sensie w tym świecie to wiecie dango milk, czyli no, to co tam Ayato sobie właśnie popija. To co również razem z Ei chyba kiedyś kosztowaliśmy na pierwszym naszym wspólnym wyjściu na miasto w historii personalnym w queście. No, więc na początku ruszamy w miasto, w las, szukać właśnie tego mleczka, chociaż nie wiemy, co to jest, tak, wiemy i znajdujemy. No i mamy do wyboru, bo możemy podjąć tą próbę z różnymi postaciami, więc mamy tu albo Ayakę, która w sumie bierze udział, bo ją brat zachęcił, albo mamy kapitana Goro, który dołącza się, bo został podpuszczony przez Jae, oczywiście, biedaczek niestety, chociaż wydaje się bardziej bać jej samej niż eventu, więc jakby chłop no, wybrał po prostu mniejsze zło. Albo też w pierwszej rundzie możemy wybrać Kazuchę, który domyślał się, co bardzo miłe i urocze z jego strony, że jeżeli się tu pojawi, to pewnie będzie szansa, aby z nami się również tutaj spotkać i sobie pogadać. No i oczywiście znajdujemy mleczko, niezależnie od tego, z kim się tu wybieramy. Co ciekawe, znajdujemy również na chwilę później samą panią Archon, tak? Czyli Raiden Ei, która przyszła, aby popatrzeć, co tu się dzieje, zachęcona troszkę przez Jae. Chociaż sama się niespecjalnie wystraszyła, no bo ciężko przestraszyć Archona, mimo wszystko, myślę, to ponoć ona przestraszyła innych. No, ludzie, którzy widzą w lesie Archona, myślę, tym bardziej takiego, którym jest Raiden Ei, myślę, że zdecydowanie mogą się mocno przestraszyć. Pijemy więc sobie z nią razem mleczko, dango, chyba pijemy, czy dajemy, chyba pijemy razem, tak jak na właśnie pierwszym spotkanku. Aha, no i chyba właśnie od niej, po raz pierwszy od Raiden Ei, dowiadujemy się, że w ogóle ta gra została ustawiona na plaży, że kiedyś się to nazywało chyba Akitsuhazura, a teraz to ta gra troszkę ewoluowała, ale mniej więcej chodzi o to samo i się nazywa Akitsuyugei,
No, w każdym razie pani paletka i paletki, te, które wcześniej ustawiły, nam trzymały yokai, tutaj została przez nią wyspotowana. Więc dowiadujemy się troszkę właśnie o tym, że jest to jakiś taki elementarny pinball i chodzi o to, aby paletką, tą hagoitą, odbijać piłkę. No i właśnie, że na festiwalach typu Hyakkyaku czy tym Mikawa Festival bardzo dużo podobnych rzeczy się odbywało. Aha, no i ponoć Makoto, czyli siostra Ei, bardzo lubiła tą grę. Później żegnamy się z Raiden i widzimy sobie Itto, który cały czas próbuje kogoś straszyć, ale wtedy po raz pierwszy trafiamy właśnie na trzymałe yokai. No i oczywiście, jak się możecie domyślać, wszyscy się wszystkich boją, my się boimy yokai, yokai boją się nas. Paimon panikuje, krzyczy, że duchy, wszyscy krzyczą, że duchy, bo nawet yokai boją się duchów i po prostu się rozbiegamy. Próbujemy ich znaleźć z powrotem, ale wtedy właśnie po raz pierwszy, już troszkę nastraszeni, wpadamy na panią paletkę, która, no, jakby straszenie nas i w ogóle wszystkich, wzięła sobie głęboko do serca, przez co naprawdę mamy srogą traumę, ostatecznie chyba padamy nieprzytomny i tak dalej. No, jakby jej cel został mocno osiągnięty, bo zarówno Paimon, jak i Ether są mocno po prostu, no, przestraszeni tym, co tam miało miejsce. Na szczęście pan detektyw Heizu nas budzi, odnajduje i odprowadza później w bezpieczne miejsce. Mówi właśnie, że dostał tu zlecenie, bo tajemnicza jakaś gra uwięziła kogoś na plaży. No to właśnie ten ziomek, co wam wcześniej mówiłem, że próbował zajumać gdzieś tam te rzeczy poustawiane, więc pani paletka go ukarała, tworząc jakby taki labirynt bez wyjścia dla niego na tej plaży. No ale tego jeszcze Heizu nie wie, dowie się o tym niebawem i później też samego pana, który dał mu zlecenie, zwyczajnie za próbę kradzieży gdzieś tam jeszcze ukarze. Aha, no sami idziemy w ogóle pograć w tą grę, bo już o niej słyszeliśmy od Ei, słyszeliśmy o niej od Heizu, więc idziemy sobie sprawdzić, co tam ciekawego się dzieje. I później chyba idziemy, już jest runda druga, tak mi się wydaje, gdzie znowu musimy znaleźć jakiś magiczny przedmiot, no magiczny po prostu przedmiot ukryty. Tym razem jest to wachlarz i znowu jest trochę strasznie, bo zaczynają się nagle gdzieś w lesie zapalać jakieś świeczki i latać ogniki i pojawiać jakieś puste stragany z jedzeniem, które później za nami podążają i jak się odwrócimy w którymś momencie, to one się zbliżają do nas. Wiecie, jakaś taka paranoja naprawdę jest i grając w to nawet troszkę można się momentami przestraszyć. Tak jak wcześniej, możemy sobie wybrać osobę, która chce z nami iść i możemy tym razem wybierać pomiędzy Yoimiją, Saju a Tomą. W momencie, w którym znajdujemy razem z nimi wachlarz, idziemy do Itto i dalej próbujemy z tym panem tutaj drillować w Eventiorze i tym razem docieramy wreszcie do tych trzech młodych yokai, do Yoko, Kappy i Hitotsume Kozu, które w sumie bardziej wyglądają jak dzieci w maskach. Po prostu, nie wiem, czy to jest jakiś słaby reuse tekstur, czy coś, ale no, jeżeli gra by mi nie wyjaśniła, że to naprawdę są yokai, to bym myślał, że są to dzieci, które po prostu mają niezły polew z tego, że biegają gdzieś tam w maskach, nie? Nawet ziomek, który ma być kappą, po prostu ma fragment zielonej twarzy, jakby się pomalował, a nie jest cały zielony, nie ma skorupy. Co to za kappa w ogóle? No, ale zakładam, że właśnie być może reuse tekstur, który tak bardzo, tak boleśnie znamy z Honkai Impact. Więc tak, rozmawiamy sobie, wyjaśniają nam właśnie, co chcieli zrobić te trzymałe yokai, mówią, że chcieli przywrócić festiwal i że właśnie to oni ustawili tą grę na plaży, ale to nie oni tam sprawili, że ktoś się zaciął, więc jakby tutaj zaczynamy domyślać się, że może być jakiś dodatkowa sytuacja, która jeszcze jakaś inna osoba, o której zwyczajnie nic nie wiemy. No, ale my mimo wszystko tutaj próbujemy to jakoś rozgryźć. Oni sami, poza ustawieniem gry, te trzymałe yokai, ustawili też w okolicy kilka straganów i mieli właśnie ochotę, no, aby ludzie zwyczajnie poprzychodzili i się pobawili, no, bo jakby chcą troszkę się z nimi zapoznać, a to, że nie znają w ogóle zwyczajów ludzkich, specjalnie im nie pomaga. Natomiast Itto w pełni ich rozumie, no, bo tak naprawdę niewiele już yokai zostało na tym świecie i chce im pomóc, chce ich zapoznać z innymi ludźmi, no, taki, wiecie, naprawdę dobry wujek,
który już wie, jak się z ludźmi obchodzić, więc wyprowadza ich z lasu i pomaga trochę spełnić ich marzenie, a przynajmniej dać im nieco więcej motywacji, możliwości i no, jakby po prostu stara się być dobrym o nim, tak, demonem. Natomiast my znowu idziemy chyba pograć w paletki i wtedy spotykamy tam właśnie panią paletkę Chizuru. Znowu nas próbuje przestraszyć, mówiąc, że zje naszą duszę, ale my się nie dajemy, po prostu mówimy, dobra, jesteś taka cwana, to chodź, chodź w pojedynek w paletki i zobaczymy, jak ktoś wygra, to będzie tam miał jedno, będzie mógł komuś innemu wymyślić zadanie, to chodź, my z tobą wygramy i powiemy ci, żebyś była miła i dawaj, nie? No ale jak się możecie domyślać, Chizuru jako reinkarnacja paletek do gry w paletki wygrywa grę w paletki, no bo tak mają paletki, nie? No i oczywiście pełna dramatu i wspomnień tych, o których już sobie mówiliśmy, że wiecie tam, to nie może być, pomimo tego, że fajnie nam się grało i naprawdę było to widać, Paimon i Iter czuli i widzieli to, że fajnie im się gra, jednak stwierdzili, że ona stwierdziła, że nie, że tak być nie może, że tutaj ona wie, jak pan Wydra płakał, ona nie chce tak płakać, nie chce, żeby było smutno, więc jej życzeniem dla nas po wygranej walce jest to, abyśmy się nigdy z nimi nie spotkali razem znowu. No, wiecie, pani paletka jest dosyć mocno zafiksowana na punkcie niespotykania się z ludźmi. No, ale oczywiście ona odchodzi, my dalej nie wiemy, o co jej chodzi, a mamy zamiar to rozkminić, więc będziemy kombinować dalej. A tymczasem yokai zagonione przez Itto gdzieś tam razem z innymi zaczynają nawiązywać kontakt i tak Hitotsume Kozu z Yoimiją gdzieś tam się okazuje, że widział nawet jej fajerwerki, pomimo tego, że wcześniej się nie znali. Chyba gdzieś tam rozmawiając z Kazuchą, yokai nazywają go lordem, bo widzieli, jak włada mieczem i w ogóle to musi być super. Poznają też Ayakę i nigdy nie myśleli, że kogoś z tak szanowanego rodu będą w stanie w ogóle spotkać. No generalnie młodzi są mega podjarani możliwością spotkania z ludźmi. Kappa chyba rozmawia gdzieś tam z Goro, Sayu i Tomą, Yoko z Itto i z nami. No i ogólnie cieszą się wszyscy, że atmosfera wreszcie nieco bardziej przypomina faktyczny festiwal niż, wiecie, jakiś nawiedzony las i horror, nie? Ale robi się znowu mrocznie, gdy się okazuje, że tak naprawdę nikt nie zna pani paletki i pada podejrzenie, że jest ona zwyczajnie duchem, tak, który może tu nawiedzać i namieszać, więc wszyscy znowu się przerażają i pada na nich biały, blady strach. No a my próbujemy inwestygować cały czas. Docieramy więc do rundy trzeciej, gdzie mamy teraz znaleźć właśnie Hago Ite, czyli paletkę, czyli tą paletkę, którą jest pani paletka, w sensie przedmiot, z którego ona pochodzi i z którego jest jej moc. Ale tym razem niestety tej Shrine Maiden, która normalnie zapowiadała nam kolejną rundę, nie ma, więc razem z Heizo, już tym razem nie mamy wyboru, razem z nim kontynuujemy trzecią rundę, lecimy sprawdzić, co się wszystko dzieje w okolicy. W inwestygacji też nam pomagają trzy młode yokai i ostatecznie docieramy właśnie do plaży, gdzie panią paletkę jesteśmy w stanie złapać. No i dowiadujemy się wtedy dokładnie, kim jest. Tam chyba pojawia się Jae, która właśnie... Nie, Jae chyba pojawia się troszkę później. No ale jakby dowiadujemy się o jej przeszłości, o tej przyjaźni samuraja i Wydry, o tym, o długiej, o różnej długości życia, o bólu i smutku rozstania. No ale pojawia się też mimo wszystko właśnie wtedy Jae, żeby pogratulować nam odnalezienia paletek, w sensie tych fizycznych, które były gdzieś tam obok pani paletki, która też wyszła z paletki. To miało być śmieszne, pewnie nie wyszło, ale nie wiem, mnie to bawi. Jak nie, to przepraszam, postaram się, wiecie, mniej suchych żartów, chociaż nie wiem, zależy jak lubicie. Ponoć ktoś tam lubi. No dobra, ale mamy Jae, która właśnie w tym momencie mówi, że ona pamięta w sumie panią paletkę, Chizuru, z czasów, kiedy była jeszcze małym liskiem na ramieniu Kitsune Saigu i zastanawiam się, na ile w sumie Jae jest też takim napromieniowanym energią yokai lisem, który po prostu dostał swoją ludzką formę, a na ile też była yokajem, tylko w młodej lisiej formie. Pewnie trochę jedno, trochę drugie. Kitsune Saigu była jedną z potężnych właśnie gdzieś tam istot, więc na pewno przebywanie z nią mocno wpłynęło na Jae. No i właśnie jeszcze z tamtych starych festiwali
kiedy jeszcze we dwójkę nie mogły pogadać, bo dopiero świadomość pani paletki w paletkach się budziła. Wtedy jakoś się tam właśnie obie kojarzyły. Więc kiedy ja mówię jej o tym, tamta chyba faktycznie orientuje się, że też ją pamięta sprzed tych, nie wiem, 500 czy iluś tam lat. Jaję opowiada właśnie o końcu pana Wydry, którego paletka nie pamięta, o tym jak 500 lat temu właśnie podczas walki z potworami Khaenri'a spotkał spadkobiercę stylu walki, którą wcześniej opracował samuraj, ten właśnie przyjaciel pana Wydry, po walce z nim, przez co jakby ta znajomość miała sens i w ogóle i przekonujemy panią paletkę, że warto po prostu żyć dniem, wiecie, carpe diem, takie tam, nie? Ja też, co ciekawe, i myślę, mam nadzieję, że kiedyś wrócą do tego orgi, mówi, że doskonale wie, jak Chizuru, pani paletka, się czuje, ponieważ kiedyś była w tym samym miejscu. Prawdopodobnie po odejściu jej, jakby pani, Kitsune Saigu, albo być może w ogóle po wydarzeniach tych sprzed 500 lat, kiedy naprawdę dużo osób odeszło. Niemniej jednak chciałbym kiedyś dowiedzieć się, jak to było z Jae dawno, dawno temu. No, teraz już wiemy, że było coś takiego, więc tutaj jakby Jae też dzięki temu głównie próbuje pomóc pani paletce. Wpada też Itto, oczywiście ogłasza, że w ramach ukończenia turnieju strachów teraz rozkręcamy oficjalnie dalej ten Mikawa Flower Festival, no bo my oczywiście jesteśmy wygranymi, wygraliśmy turniej, wygraliśmy wszystko. No i teraz kolejną rzeczą, którą można zrobić, to po prostu świętować Mikawa Flower Festival. Żeby pomóc zrobić z tego taki, wiecie, pełnoprawny eventior, no to cały gang Itto bierze się do pomocy. No wiecie, mają wprawę pod Dramlogu na przykład, nie? No i nie tylko oni, ale też wszyscy w okolicy po prostu pomagają. Tak nawet sama pani paletka też do tego dołącza. No i wszyscy, wiecie, bawią się jak to na festiwalu, łapią jakieś tam małe rybki, próbują złowić jakieś balony. Trzymała yokai, jak się okazuje, rozkręciły dużo lepszą imprezę niż kiedykolwiek mieli w planach. No i w sumie fajne jest to takie, wiecie, ciepłe, przyjemne, poza tym takim podstawowym i pierwszym takim trochę creepy wrażeniem, no bo spotykamy wszystkie postacie praktycznie z Inazumy, chyba nikogo nie pominąłem, chyba wszyscy się tam pojawili chociaż na chwilę, tak jak nawet Raiden A, i biorą udział w festiwalu, taki filler, ale wiecie, w przyjemnym wydaniu, dlatego pomyślałem, że o nim troszkę opowiem. No i na koniec pani paletka nas oczywiście przeprasza, jeszcze raz wyjaśnia swoje postępowanie, po czym rozpływa się w momencie, w którym jej energia się kończy, ale przynajmniej dzięki nam, między innymi, mogła ona odejść prawdopodobnie bez poczucia winy, które wcześniej drążyło ją dość mocno. I teraz w takim naprawdę błyskawicznym skrócie opowiemy sobie jeszcze historię Saino, która jest dość króciutka, ale myślę, że treściwa i no myślę, że tak w kwadrans, bo już godzinkę sobie gadamy, postaram się ją streścić. Otóż zacznijmy sobie od przeszłości Saino. Ciężko uwierzyć, ale chłop też kiedyś zaczynał, nie? Nie zawsze był wielkim mistrzem matrą, mahamatrą. Kiedyś miał swojego mentora, którym był Taj Ratkani. Taj chyba. J jako że się czyta, nie? Czy nie? No ale miał swojego mentora, ale po wypadku na jakiejś tam misji, kiedy tamten został ranny, Saino stwierdził, że od tamtej pory będzie dużo bardziej ostrożny, nawet do poziomu, w którym stwierdza, że teraz nie śpi, kiedy jest na misji. Czy to prawda, czy nie? Ciężko powiedzieć. Niemniej jednak, opowiedzmy sobie nieco więcej o Tajzu Ratkanim. Otóż miał on syna, nazywał się Murtada Ratkani. I chłop nie miał specjalnie lekko, ponieważ jego ojciec był wysokim i cenionym naukowcem, cenionym w całej akademii, przez co miał dosyć sporą presję od młodego, aby równać prawdopodobnie no, do tego poziomu, który jego ojciec wcześniej wytyczał. I już wtedy, już dawno, dawno temu, pewna organizacja X widzi w tym całym układzie potencjał. I w momencie, w którym kiedyś tam ojciec i syn się spinają, spierają, że wiesz, no ja bym chciał, żeby tam, nie wiem, ludzie mi odpuszczali i tak dalej, a tu ty mnie ciśniesz, podpuszcza właśnie ojca i syna po to, aby później wykorzystać ich dla swoich celów. Jak to się potoczy, to już dosłownie za sekundę. W każdym razie to, co organizacja X chce osiągnąć, podpuszczając jednego i drugiego, Ratkaniego, Murtadę Natarza i odwrotnie, to zgłębienie zakazanych dziedzin nauki oraz specjalnych ruin, aby tam osiągnąć życie wieczne.
Dużo ludzi z pieniędzmi, z różnych grup społecznych, zamieszanych jest w cały proceder i mówię o tym grupa X, bo po prostu nie ma chyba na to jakiejś specjalnej nazwy. W każdym razie ta grupa, próbując tutaj jakby podpuścić syna tego Murtadę, mówi: słuchaj, no nie wiem, twój stary na pewno by się ucieszył, jakbyś zrobił jakieś przełomowe odkrycie, a w przełomowych rzeczy nie jest specjalnie za dużo, ale były kiedyś zarzucone pewne badania i myślę, że ty możesz się tym po prostu zająć. Dzięki temu będziemy mogli później, wiesz, będziesz mógł się pokazać jako ten doświadczony i ten super. No i przez to właśnie młody Radkani sięga po właśnie wiedzę zakazaną na temat miejsca zwanego Sąd Opuszczenia, ale to brzmi bez sensu, będę po angielsku mówił, Court of Desolation. No i jakby miał zamiar dokonać jakiegoś przełomowego odkrycia i tak dalej, ale się okazało, że no jednak jego stary nie był specjalnie zadowolony, że próbuje sięgnąć po wiedzę zakazaną i sam przyczynił się do tego, że został wydany i został wtrącony do więzienia i do celi. Przez co, no niestety, ich żyćko niespecjalnie pozytywnie się potoczyło. Młody chciał tylko uznania ojca, ale no, podpuszczony w złą stronę przez organizację X, wkopał się po uszy. Stary też specjalnie, niezbyt jakby przychylnie patrząc na to wszystko, stwierdził, że ja tutaj jestem matrą, ja nie mam nic do gadania, jesteś winny, idziesz do pierdla. No ale młody niestety ostatecznie odebrał sobie życie w więzieniu, albo ktoś mu pomógł, myślę, że prawdopodobnie to drugie. Natomiast gra jakby nic na ten temat nie mówi, to już są tylko moje jakieś tam domniemania. No i jakby mamy już tą sytuację, w której Taj jest, no, jego syn nie żyje, tak, Murtada odszedł i szefo stwierdza, że to ja się przeniosę w takim razie do biura. Przeniosę się do biura, już nie chcę brać udziału w misjach, ja będę sobie teraz z back office'u na to patrzył. Był mocno załamany i jakby wydaje mi się, że w ogóle już w tym momencie, jak przechodził do biura, to też było podyktowane tym, że organizacja X znów magicznie wróciła do niego. I mówiąc, wiesz, słuchaj, bo tutaj jest takie miejsce, ten Court of Desolation, i twój syn bardzo chciał to odnaleźć, wiesz, w ogóle jest taka fajna sprawa, bo ten Court of Desolation jest mówione, że dzięki niemu jesteś w stanie sięgnąć poza życie i śmierć, a być może nawet przywrócić ludzi do żywych, więc prawdopodobnie swoje długie macki, które już od dawna wypuszczali na ojca i syna, właśnie tutaj no, dochodzą do sedna sprawy, tak, chcą sięgnąć po te wszystkie informacje, które ze swojej pozycji bycia matrą Taj jest w stanie im dostarczyć. I no bo wiecie, miał dostęp właśnie do archiwów, też tych takich najbardziej niedostępnych. No i na początku faktycznie chłop załamany myślał o tym, czy może nie użyć by faktycznie tej mocy Court of Desolation do faktycznie, nie wiem, być może wskrzeszenia syna czy czegoś takiego, ale ostatecznie chłop się łapie na tym, że no dobra, powiedzmy, że no jakby nie wiem, co myślał, no ale wrócił jakby do swoich zmysłów i stwierdził, że najlepszym pomysłem w tym wszystkim będzie płynąć z prądem, czyli spróbować zobaczyć, kim jest ta organizacja, zrozumieć ją od środka, grać w tą grę, a później, no właśnie, to też zaraz powiem. W każdym razie zorientował się, że jest tak naprawdę, że ta grupa ludzi, która do niego się odezwała, jest zbyt duża, aby sam był w stanie ją rozegrać. Ta grupa ludzi sięgała głęboko do samej akademii i nie byłby w stanie jej rozgryźć, robiąc to w sposób oficjalny. Więc udawał kreta, udawał osobę, która z organizacją X ściśle współpracuje, po to, aby właśnie móc zrozumieć, złapać wszystkie koneksje i być może dokładnie zrozumieć, jak ta organizacja działa i kto w niej jest. Natomiast podjął decyzję, że sam kiedyś, aby nie dochodziło nigdy więcej do podobnych tragedii, ten cały Court of Desolation zniszczyć, tak? Ale aby też to zrobić, musiał współpracować, aby nie było żadnych podejrzeń względem niego. Tak więc sam próbował działać jak najbardziej, zostawiając wskazówki tylko dla najbardziej zaufanego swojego partnera, czyli Sajno, który miał później trafić na trop tego wszystkiego i kapnąć się, o co chodzi. A w międzyczasie sam pan Taj wywoził potężne ilości wiedzy z akademii,
docierając do wszystkich z tej szajki, z organizacji X, odkrywając całą sieć połączeń, a jednocześnie zdobywając uznanie w tej całej dzikiej organizacji. Ale jak już mówiłem wcześniej, robi to w sposób jednocześnie na tyle dyskretny, że organizacja X go nie podejrzewa, a Sino w pewnym momencie wpadnie na ten trop, aby położyć kres całemu procederowi. No i tak, w obecnej sytuacji, kiedy zaczyna nam się kwestior, pomagamy właśnie na początku, wydaje się w jakimś takim niespecjalnie właśnie dużym problemie, po prostu handel wiedzą w puszce, no bo jakby jest tego po prostu sporo. Natomiast jest to o tyle ciekawe, że bardzo duża ilość nowej właśnie wiedzy w puszce pojawiła się na rynku, więc być może jakieś nowe źródła wycieku się pojawiły, a jeżeli tak, no to trzeba się tym wszystkim zająć, ponieważ wcześniej ta canned knowledge, ta wiedza w puszce była dość mocno ograniczonym towarem, a w tym momencie rynek się nią zalał i zachłysnął dosyć mocno. Tak więc, no pomimo tego, że jakby wiedza jest ściśle kontrolowana przez samą Akademię Sumeru, są też pewne niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie akademia, no nie, nie można powiedzieć, myślę, bardziej troszczyli się o samą wiedzę niż o ludzi, ale przy okazji na samych ludzi też tutaj dowiadujemy się, że ta wiedza może mieć negatywny wpływ. Problem jest taki, że jak zasiemy sobie taką wiedzę właśnie z puszki, nie jesteśmy w stanie później odróżnić swoich myśli od tego, co poszło w upload. Tak? No i to w pewnym sensie widzieliśmy też na przykład u tego, u szefa akademii, w momencie, w którym tamten wysłał rozkaz niby jakiś tam, a w praktyce wysłał informację o tym, że uciekła Lord Kusanali i sam później już nie wiedział, czy to, co czyta w tym, w Akaszy, to są jego myśli, czy to nie są jego myśli, to przy wciąganiu canned knowledge to jest, myślę, wbite jeszcze na kolejny wyższy poziom, tak? Kolejnym niebezpieczeństwem korzystania z tego typu wiedzy jest to, że jeżeli wgramy sobie złe dane, jakąś trefną wiedzę, to też się tego nigdy na przykład nie pozbędziemy, czyli na przykład jeżeli, nie wiem, ktoś wgra sobie wiedzę, która mu powie, że jak skoczy z mostu i zacznie machać rękami, to będzie latał, no to będzie myślał, że to jest prawda, nie? Do momentu, w którym nie skończy się to tragedią, więc też nie jest to specjalnie zalecane z tego powodu, a dodatkowo ponoć im więcej tej canned knowledge ktoś jest w stanie przyjąć, tym ciężej mu po prostu myśleć w sposób aktywny i bardziej zamienia się w taką chodzącą bazę danych, niespecjalnie zdolną do podejmowania decyzji. No i ostatecznie docieramy do Sino, który łapie jakiś tam handlarzy, którzy są z końca łańcucha, dowiaduje się, że no jest ten preceder i po nitce do kłębka zaczyna powoli docierać do tego. Chociaż tak naprawdę to my go naprowadzamy, kiedy orientujemy się, że w sumie znamy Dori, to co też jest ciekawe, jakby kłamiemy prosto w oczy Sino, jestem pewien, że to widział, chłop nie może być aż tak głupi, tym bardziej po tym, jak Paimon paplała i tak dalej. No po prostu mamy dojście, ale myślę, Sino bierze to jako, ok, macie swoje dojścia, to idźcie, zobaczymy, co z tego wyciągniemy. Orientujemy się właśnie dzięki temu, że Dori może nam pomóc. No i cóż nasza pani handlarka ciekawego nam mówi? Otóż niby sama nie wie za dużo, ale mówi, że wycofała się właśnie z rynku tej wiedzy w puszce. Jak wcześniej pamiętamy, handlowała tym ładnie i kupowaliśmy od niej kilka rzeczy, ale mówi, że teraz jest tego za dużo, jest tego za dużo na rynku, cena spada, jest to bez sensu. I mówi, że prawdopodobnie z tego, co ona wie, jakby daje nam to jako bonus za to, że nie wydaliśmy jej przed Sino, co jakby, no, wydaliśmy ją, tylko nie powiedzieliśmy imienia, ale myślę, że jakby Sino nas śledził i pewnie nas śledził, znając typa, no to po prostu już wie wszystko o Dori, no ale trzeba mieć swoje dojście, nie? Nawet i do przeciwnej strony szachownicy. Więc Dori nam mówi, że ktoś prawdopodobnie robi to głównie po to, aby rozreklamować konkretne miejsce i jakąś tam grupę ludzi, więc być może chodzi tu właśnie o tą grupę X i Court of Desolation, które jest po prostu, no, jakby celem, a w sposób, w który tą chcą rozreklamować, no to dostęp do tej potężnej ilości wiedzy. Więc jest gdzieś miejsce, gdzie ma się odbyć ponoć prawdziwy deal i tam więcej osób ma się zjechać. Dowiadujemy się od Dori, że właśnie gdzieś tam w jakichś starych ruinach De Shreta ponoć jest ten skarb. Dowiadujemy się wtedy o całym Court of Desolation, o tym, że Akademia zakazała tam wchodzić, bo według plotek, żeby tam wejść, trzeba zapłacić swoim życiem i w ogóle, i wielu fanatyków gdzieś się tam potworzyło, co było kompletnie bez sensu.
bo ci ludzie też później naprawdę no, szastali swoim życiem po to, aby dostać skarb, którego prawdopodobnie nigdy nie byliby w stanie dostać. No wiecie, ta nagroda w postaci widzenia tego, co jest poza życiem i śmiercią i wskrzeszanie, no miało sporo pewnie chętnych, którzy chcieli się do tej wiedzy doczłapać. A i co ciekawe, na koniec jeszcze po dodaniu tych informacji mówi, że naciągnie nas też na mały zakup, ale to w sumie dla Saino jako matry powinno być no, tam małym dodatkiem, na chyba 250 tysięcy mora za te informacje, tak żeby po prostu pokryć jej koszty tu przy okazji. Co ciekawe, później faktycznie ten rachunek dociera do Saino, ale go odrzuca, no bo stwierdza, że ja tutaj jakby nic nie wiem i tak dalej, nie mam pojęcia o co chodzi, nie będę płacił jakichś rachunków, ktoś się pomylił, jeszcze chyba typa, który przyszedł do niego z tym rachunkiem, w ogóle pojmał, więc ciekawa sprawa. No a my ostatecznie idziemy na pustynię razem z Saino, wiedzeni informacją o tym, że gdzieś tam ma się odbyć jakiś większy, bardziej poważny deal. Walczymy z eremitami, jakimiś nasłanymi śmiertelnymi skorpionami na nas i trafiamy na miejsce aukcji, ale jak się okazuje, wszyscy już się usunęli, zostawiając cały swój towar, no ale oni zdążyli prysnąć, aby matra ich nie złapał. W tym momencie my symulujemy odwrót, a później łapiemy jednego z typów, który gdzieś tam wrócił z powrotem. No i tak to dowiadujemy się o tym, że chłop zwyczajnie handluje, ale to tylko po to, aby dostać kasę na lekarstwa dla córki. Jak tak o tym myślę, to prawdopodobnie jest to kolejna postać, którą znowu organizacja X zwyczajnie udupiła, wykorzystując jego sytuację do tego, aby znaleźć sobie pośredników. No nic, czego w obecnym świecie jakby jakieś tam szemrane organizacje nie robią. Standardowa sytuacja. Nie? Saino swoim miłym tym prądowym serduszku stwierdza, że co prawda nie może przymknąć oczu na cały preceder, ale mimo wszystko postara się jakoś jego córkę gdzieś tam no, wyleczyć, mimo wszystko, tak. My natomiast przeglądając informacje, które ten pan handlarz miał u siebie, dostajemy właśnie kilka informacji, mianowicie sporą liczbę kapsuł wiedzy, którą możemy widzieć, a którą tamten pan miał przehandlować i one wszystkie wyszły w jakichś tam standardowych paczuszkach, które są wysyłane prosto z Akademii, łącznie z odpowiednią pieczęcią, która by jakby miała potwierdzać, że wszystko jest legalne. Więc po nitce do kłębka idziemy do właśnie Akademii, aby się dowiedzieć co i jak. I tam docieramy też między innymi do, jak to się nazywa, do specjalnego repozytorium, w którym przetrzymywane są informacje właśnie na temat takich bardzo, nie wiem, starych, czy wykluczonych, czy niebezpiecznych dziedzin wiedzy. No i tam dowiadujemy się też o całej przeszłości właśnie Tadża oraz jego syna, o tym wszystkim, co tam miało miejsce, co też jakby później będzie się nam układało w cały obrazek. No my już to wiemy, bo przegadaliśmy to sobie na samym początku. Tak, dostajemy właśnie jakieś informacje o tym Court of Desolation, poznajemy historię właśnie tego syna, byłego szefa Saino i od jednego ze strażników dowiadujemy się też, że faktycznie duże liczby tych jakichś paczek ostatnio wychodziły z Akademii i ponoć Taj, czyli ten właśnie były szef Saino, ręczył za nie osobiście, więc wyczuwamy, że coś tutaj musi być na rzeczy. Czy Taj jest zły i przeszedł na złą stronę mocy, bo chce ożywić syna, bo ma traumę po jego śmierci i tak dalej. No wiecie, mamy takie rozkminy, my już wiemy o co chodzi, no ale jeszcze nasi bohaterowie nie. Poza tym był też Taj widziany z eremitami, był też ubrany jak on, więc próbujemy sobie jakoś tutaj to wszystko połączyć, wbijamy do niego na chatę, gdzie znajdujemy kolejny zostawiony przez niego trop, listę praktycznie całej organizacji umoczonych ludzi od naprawdę przeróżnych, od najniższych do najwyższych szczebli władzy w całym Sumeru, coś czego prawdopodobnie ani sam Taj, ani sam Saino nie byliby w stanie po prostu usunąć, ale dostajemy też mapkę z lokalizacją Court of Desolation. No i udajemy się tam, jak już wcześniej mówiłem, są to ruiny właśnie z czasów Deshreta, z jakimiś dziwnymi, rotującymi korytarzami, zagadkami 3D i ogólnie taka naprawdę fajna strona Sumeru, taka, wiecie, trochę neotech, trochę jakaś taka zaginiona cywilizacja tech, bardzo przyjemnie się tam gada. No i w końcu znajdujemy tego Taja, który na początku mówi, że tak, on tutaj jest zły i w ogóle musisz mnie pokonać, coś tam dalej. Saino w to oczywiście nie wierzy. Przegrywa z nim nawet walkę.
No ale w końcu Saino mówi, nie, że ty się nie mogłeś zmienić, walczysz cały czas tak samo, więc twoje postanowienie też się nie mogło zmienić, wyczuwam to w twojej dzidzie, no bo oboje walczyli dzidami, w sensie włóczniami, nie, więc później ostatecznie Saino go pyta, no i dowiaduje się o prawdziwych motywacjach, o wszystkim, co tam miało miejsce. No i jakby, no, Saino to wszystko akceptuje. Tak, kiedy się dowiaduje o jego prawdziwej motywacji, o tym, jak go tu prowadził, o tym, co mogą zrobić dalej, o tym, że Taj chce po prostu zniszczyć to miejsce, aby nigdy do tego nie doszło. Ale że sam już jakby niespecjalnie ma więcej motywacji i być może szuka właśnie odkupienia u siebie, podczas kiedy to my uciekamy właśnie z tonącego i rozwalającego się, zasypującego się piaskiem Court of Desolation, Taj zostaje tam zasypany razem z wejściem do środka. Później Saino kończy misję razem z Matrą. Oczywiście poświęcenie Taja jakby wiele osób mocno zmotywowało i wtedy mocnym, zdecydowanym uderzeniem cała szajka zostaje rozbita dzięki właśnie poświęceniu i dzięki informacjom zostawionych przez Taja. Ponoć sam Saino doprowadził przed oblicze władzy ponad 300 osób. Ścigali ponoć wszystkich po całym Sumeru, łącznie z jakimiś ziomkami, którzy już byli w połowie drogi do Fontaine. Zostali oni złapani i ujęci przez błyskawiczne, prądowe szpony sprawiedliwości. Więc Matra robi czystki wśród zdrajców, też tych wewnątrz swojej organizacji. No i dzięki temu wszyscy żyją długo i szczęśliwie, a przynajmniej aż do kolejnego Archon Questa, bo tutaj już sobie skończymy. No, więc dzięki, jeśli zostaliście do tej pory. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tam już będzie Skara i nie wiem, pewnie jakiś nowy, jakiś nowy festiwal ma chyba wyjść, nie? W tym, w nowej aktualizacji. Kolejny festiwal latarni, gdzie tam jakieś ksiaowentie mają się pojawiać, yao yao. No, będzie fajnie. Tak więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć, cześć.